porywający wnętrzności. Krew. Krew. Flaki. Flaki. Kości. Kości. Porywający wnętrzności. Krew. Krew. Flaki. Flaki. Kości. Kości. Porąbane siekierami. Ciała pocięte piłami. Wszędzie trupy. Wszędzie ciała. Wszędzie trupy. Wszędzie ciała. Wnętrzności. Krew. Krew. Pływający wnętrzności. Flaki. Flaki. Pływający wnętrzności. Kości. Kości. Pływający wnętrzności. Pływający wnętrzności. Ogryzione przez ludzi. Umarli rozbijani młotkami. Wszędzie zwłoki. Wszędzie umarli. Wszędzie zwłoki. Wszędzie umarli. Pływający wnętrzności. Krew. Krew. Flaki.
szlaki. Kości. Kości. Porąbane siekierami, ciała pocięte piłami, zwłoki ogryzione przez ludzi, umarli rozbijani młotkami. Wszędzie trupy, wszędzie ciała, wszędzie zwłoki, wszędzie umarli. Wszędzie trupy, wszędzie ciała, wszędzie zwłoki, wszędzie umarli. Porąbane siekierami. Wszędzie trupy, wszędzie trupy. Ciała pocięte piłami. Wszędzie ciała. Zwłoki ogryzione przez ludzi. Wszędzie zwłoki, umarli rozbijani młotkami. Wszędzie umarli, wszędzie umarli. Są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. To, co tutaj zrobiliśmy, to jest kurwa drama. Święto mamy do dupy. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i co ja jeszcze mam powiedzieć? No, ogólnie jedno wielkie wkurwienie, bo naprawdę ja jestem po prostu tak wkurwiony, że nie wiem, że mógłbym zagrać jeszcze raz kurwa zaraz, żeby to naprawić, ale tak się nie da.
kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Kibice są wkurwieni, sami jesteśmy wkurwieni. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Trener jest wkurwiony i jedno wielkie wkurwienie. Nikt na to nie poradzi, no i przegraliśmy w frajerski sposób, sami sobie strzeliśmy bramkę i taka jest prawda, panie, no kurwa, jak my przegrywamy mecz, kurwa, z drużyną skleconą, kurwa, na biegu z 9, kurwa, gości z Uzbekistanu czy z Rosji, przecież to jest, kurwa, skandal, naprawdę, co my odpierdalamy, kurwa, można się po nas wszystkiego spodziewać, ale nie, kurwa, że przegramy, kurwa, z ochórkami, kurwa, z, kurwa, nie obrażając, kurwa, bo zagrali dzisiaj, kurwa, no tak, że z nami wygrali, no. A no tak jak mówię, no każdy z nas, kurwa, teraz powinien być przygotowany, kurwa, nie wiem, na sankcje, kurwa, jakieś za to, co my gramy, bo to jest, kurwa, jeden wielki wstyd. We'll be right back.
Podrażnienie dróg oddechowych wywołuje kaszel. Gdy wciągamy powietrze do płuc, głośniak otwiera się. Zatrzymując powietrze w płucach i powodując wzrost ciśnienia. Otwiera się nagle, uwalniając z płuc strumień powietrza, który wypada przez usta na zewnątrz i porywa z sobą przyczynę podrażnienia. We'll be right back.
ruszają na boki dwa różne mięśnie. Jeden z nich jest przyczepiony z lewej strony gałki ocznej. Kurcząc się, obraca oko w lewo. Skurcz mięśnia przyczepionego do prawej strony gałki ocznej powoduje jej pociągnięcie w prawo. Soczewka, tęczówka, rogówka, siatkówka, nerw wzrokowy. Soczewka, tęczówka, rogówka, siatkówka, nerw wzrokowy. Oko w górę i w dół poruszają cztery różne mięśnie. Dwa najważniejsze przyczepione są w górnej i dolnej części gałki ocznej. Mięsień przyczepiony u góry, kurcząc się, pociąga gałkę oczną ku górze. Kiedy kurczy się dolny mięsień, pociąga gałkę oczną w dół. Soczewka, soczewka, tęczówka, tęczówka, rogówka, rogówka, siatkówka, siatkówka, nerw wzrokowy, Świat widzimy oczami, które odbierają promienie światła odbitego od przedmiotów. Obiekt odbija promienie świetlne, które przy wejściu do oka ulegają załamaniu przez rogówkę. Dalej przechodzą przez źrenicę i soczewkę, która skupia je na siatkówce. Powstający w ten sposób obraz jest pomniejszony i odwrócony. Światło padające na siatkówkę pobudza światłoczułe komórki do wytwarzania wzorca impulsów,
które są przekazywane nerwem wzrokowym do mózgowia. Tam sygnały zostają zinterpretowane, dzięki czemu mamy świadomość tego, co widzimy.
Wyobraźmy sobie, że wziąłbym swój portfel i wrzucił go do czarnej dziury. Co by się stało? Uważaliśmy, że skoro nic, nawet światło, nie może uciec przed potężną grawitacją czarnej dziury, mój portfel będzie stracony na zawsze. Teraz wydaje się, że to może nie być cała historia. Naukowcy badający równania opisujące czarne dziury dokonali ostatnio ciekawego odkrycia. Chociaż mój portfel znika w czarnej dziurze, kopia wszystkich informacji, które zawiera, zostaje rozsmarowana i jest przechowywana na powierzchni czarnej dziury, podobnie jak informacje w komputerze. Mój portfel istnieje w dwóch miejscach. Trójwymiarowa wersja zniknęła na zawsze wewnątrz czarnej dziury, a dwuwymiarowy egzemplarz pozostaje na powierzchni jako informacja. W teorii mógłbym użyć informacji z zewnątrz czarnej dziury do rekonstrukcji mojego portfela, a najciekawsze jest to, że przestrzeń wewnątrz rządzi się tymi samymi regułami jak przestrzeń na zewnątrz czarnej dziury czy gdziekolwiek indziej. Jeśli więc obiekt znajdujący się wewnątrz czarnej dziury można opisać za pomocą informacji znajdujących się na jej powierzchni, to możliwe, że wszystko we wszechświecie, począwszy od galaktyk i gwiazd, a skończywszy na nas samych, a nawet samej przestrzeni, jest tylko projekcją informacji przechowywanych na jakiejś odległej, dwuwymiarowej powierzchni, która nas otacza. Innymi słowy, to, czego doświadczamy jako rzeczywistości, może być czymś w rodzaju hologramu.
decyzja odbiorów jest większa niż logiczne myślenie. Jest doskonalsze i przewodniające niż pochodzi z miejsc żywych, przemkniętych duchem. Logika myślenia, nawet ta najwyższa, jest ograniczona czasem i przestrzenią, czyli ziemskim. Dlatego mózg przedni, jego produkt rozum, to doskonali wykonawcy tego, co z wnętrza prawdziwego człowieka. Dziś na Ziemi praktycznie wszystkim nam, ziemskim ludziom, brakuje czynności duchowych. Staliście się jednostronni, tylko rozumowi. I ta część, która już nie wykazuje zdolności wewnętrznych duchowych, obecnie ulega zatraceniu. Nie da się na Ziemi obecnie funkcjonować tylko w oparciu o Wasze myślenie. Brakuje przetworzenia płynącego do Was mojego światła. Mocno naciskam na Waszego ducha, a tego trzymacie w klatce Waszego jednostronnego, rozumowego myślenia. Wasz mózg przedni nie ma zdolności przetwarzania informacji z mojego światła, z mojego nacisku. I się gubicie w swoim codziennym życiu. Nie potraficie przepracować garnących się do Was zjawisk, informacji. Jest to dla Was nieczytelne i to z Waszej winy. Decyzja odbiorów jest większa niż logiczne myślenie. Jest doskonalsze i wszechogarniające niż pochodzi z miejsc żywych, przemkniętych duchem. Decyzja odbiorów jest większa niż logiczne myślenie. Jest doskonalsze i wszechogarniające niż pochodzi z miejsc żywych, przemkniętych duchem. Decyzja odbiorów jest większa niż logiczne myślenie. Jest doskonalsze i wszechogarniające niż pochodzi z miejsc żywych, przemkniętych duchem. Decyzja odbiorów jest większa niż logiczne myślenie. Jest doskonalsze i wszechogarniające niż pochodzi z miejsc żywych, przemkniętych duchem. Skutkiem presji, nie światła, jest Wasza stronniczość, brak pojmowania tego, co piszę i omawiam. Jesteście chorzy, zagubieni, a moje światło Was naciskając spycha do rejonu składu. Na tej drodze dochodzi do coraz większych tarć, które po wyczerpaniu Waszej karmy, przeżycia doprowadza do zaniku Waszej świadomości siebie samego. I tak docieracie do mnie przymuszeni światłem, ale już duchowo martwi. Wasze sedno przechodzi czyste. Nieświadomo odmienicie mojego światła, to duchowo istotnego. Wy jako jednostka nie macie już niczego.
nic, to zero. Sedno duchowe, nieświadome. Tych na Ziemi jest 2/3 ogółu populacji. Cały proces będzie trwał tysiące ziemskich lat. Popróby wielkiej materii będą w niej przebywał, aż w procesie oczyszczenia i odczynienia nie przejdą wszystkie ludzkie duchy, które są w tej wielkiej materii, a które są przymuszone do inkarnacji na Ziemi. Wśród Was są prawdziwi ludzie i smani, którzy przyszli mi do pomocy, ale do dziś nie obudziliście się duchowo. Ziemskie Was pochłonęło, zdążyliście się zdeformować. Dlatego nacisk mojego światła wzrósł i albo powołani powstaną, albo nie. I tak jak wszyscy inni doleją składu. W dniu kolejnym zweryfikują Was Ziemianie. Zobaczymy, kim i kto się uratuje. Thank you.